Jeżeli w naszej działalności operujemy gotówką, przyda nam się moduł kasowy. Dzięki niemu będziemy mogli prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów gotówki w CargoLink, wystawiać dokumenty kasowe, generować raporty kasowe i na bieżąco weryfikować stan gotówki. Moduł kasowy jest dodatkowo płatny. Aby z niego skorzystać, wyślij zgłoszenie na adres support@cargo.link. W tym materiale pokażę, jak się go używa. Na początek kliknijmy w bocznym menu na ustawienia kasy. Tutaj utworzymy kasy i waluty, w których będą prowadzone. Wybierzmy opcję Dodaj nowy z belki pod filtrami. W formularzu wpiszmy nazwę kasy, saldo początkowe i wybierzmy walutę. Możemy mieć wiele kas w różnych walutach, aby prowadzić ewidencję kasy w każdej walucie osobno. Następnie dodajmy operację, czyli wypłatę lub wpłatę gotówki. W bocznym menu przejdźmy do rozliczenia kasy. Aby dodać operację ręcznie, np. wypłatę, kliknijmy opcję Dodaj nowy z belki pod filtrami. W formularzu obowiązkowo wybieramy kasę, której dotyczy operacja, wpisujemy kwotę, dodajemy datę operacji, wybieramy typ operacji, czyli albo odbiór, albo wypłata gotówki, wybieramy metodę, albo gotówka, albo karta. Oprócz tego możemy dodać kontrahenta, którego dotyczy wypłata, nazwę jednostki, czyli np. oddziału, jeżeli nasza firma ma oddziały, dodatkowe uwagi i komentarze. Dodana informacja pojawia się na liście i aktualizuje saldo w kasie głównej. Zobaczymy to po przejściu do ustawienia kasy. W trzeciej kolumnie tabeli widzimy saldo, które przedstawia bieżącą kwotę w kasie zgodną z dodanymi operacjami. Dodatkowo możemy dodawać operacje kasowe z poziomu faktur. W bocznym menu w sekcji rozliczenia kliknijmy przychody lub wydatki i dodajmy transakcję do jednego z dokumentów. Przy fakturze, która nie została jeszcze opłacona, kliknijmy ikonę plusa obok kwoty. W formularzu automatycznie pojawi się kwota oraz dzisiejsza data. W polu metoda wybierzmy opcję gotówka. Pojawi się kolejne pole książka kasowa, w którym wybierzmy odpowiednią kasę. Na liście znajdują się tylko kasy odpowiadające walucie transakcji. Kliknijmy przycisk zapisz. Operacja została dodana. Przejdźmy ponownie do rozliczenia kasy. Na liście zobaczymy dodaną transakcję. W ostatniej kolumnie znajdziemy numer dokumentu, z którym powiązana jest operacja. Dzięki temu wyraźnie widzimy, czego dotyczy dana transakcja gotówkowa. Utwórzmy jeszcze raport kasowy. Kliknijmy przycisk Więcej w belce pod filtrami. W formularzu wybierzmy kasę i okres, których ma dotyczyć raport. Kliknijmy przycisk Generuj. CargoLink wygeneruje raport kasowy w pliku PDF, który możemy pobrać lub wydrukować. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się, jak CargoLink usprawnia pracę i zwiększa zyski. Link znajdziesz w opisie. Polub film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami w CargoLink.